Od kilku ładnych dni tak naprawdę nie możemy przebić tego oporu na poziomie 27 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. Jestem bardzo ciekawy, co wydarzy się w najbliższych dniach. Kilka informacji, które znalazłem dla Was w dniu dzisiejszym, przemawia za tym, że potencjalne spadki są raczej bardziej prawdopodobne niż wzrosty. Dlaczego tak uważam, zaraz się dowiecie, a ja chciałbym się przywitać po takiej mojej przerwie z tego mojego. Biura w tym trumiejskim parku krajobrazowym, prawie że, bo tam jest słuchajcie, las. No i tak naprawdę przechodzimy do sedna z uwagi na to, że trochę się stęskniłem po tych wojażach w Dubaju i tych filmach, które gdzieś nagrywałem, wiecie, z ręki. Nie do końca byłem w stanie w pełni profesjonalnie podejść do analizy tematu i skupić się tak, jak bym chciał, więc dzisiaj dowiecie się tego, czego dowiedzieć nie mogliście się wcześniej. Na arenie wrzuciliśmy właśnie informację razem z Majkiem o tym, że tak naprawdę przez weekend na ten bitcoin co by nie było, tak? Utrzymywał się na poziomie około 26,5 tysiąca dolarów i tak naprawdę na poziomie 26,800 powstał bardzo silny opór. Bitcoin nie jest w stanie go przekroczyć od dłuższego czasu. I tak naprawdę raczej oczekujemy w chwili obecnej, że ten zjazd powinien nastąpić, może nie jakiś masakrycznie duży, ale ponownie, według mnie i tutaj kilku traderów, odwiedzimy okolice 25 tysięcy dolarów, co jest również takim dosyć ciekawym momentem. I tak naprawdę dopiero, jeżeli te 26800 byłoby przekroczone, byłoby takie małe światełko w tunelu, które zwiastowałoby ewentualny, dosyć szybki spektakularny rajd w okolice 28 000 dolarów. Ale dopóki ta sytuacja nie będzie miała miejsca i dopóki 26800 przynajmniej przez ładne kilkanaście godzin nie zawita i ta cena się nie ustabilizuje, to raczej nie liczyłbym szczerze na zbyt wiele. tak? E, osobiście tego shorta w okolicy licach 26 800 raczej odpalamy i będziemy starali się łapać może nieduży zysk, ale kilka kilkanaście procent na tym bitcoinie sobie lawirując dzień po dniu według mnie jest fajnym poziomem do wykręcenia i tak naprawdę gdzie Mike już wiecie na podstawie tej tabelki, którą wam teraz pokazuję od stycznia rozgrywa tych pozycji naprawdę multum i wiadomo, że gdzieś tam w styczniu, w lutym były one bardzo zyskowne, w marcu też, bo rynek sprzyjał graliśmy z prądem gdzieś tam rzeczywiście na zielono, to teraz różnie to bywa, na pomarańczowo są pozycje od Czwarty, cały czas nie zamknięte, jednak po prostu grając na dużo mniejszej dźwigni niż wcześniej, na dźwigni razy 4, razy 5, czy rozgrywając spota, cały czas jest się w stanie coś wykręcić. Tu jest też tabelka z zagraniami z takiej sekcji ogólnej z grupy, gdzie po prostu kilka osób publikuje. Między innymi ja rozgrywałem właśnie tego PP, trzy trady pod rząd mi fajnie weszły, longa na Bitcoinie i tutaj jeszcze do, do uzupełnienia jest long na Litecoinie, który wtedy wszedł, zamykałem go 3 dolary wyżej, potem jeszcze raz go otworzyłem, znowu wszedł i szczególnie, że wiele Osób mnie pytało, właśnie co z tym Nightcoinem zrobić, to gdzieś tam na arenie o tym pisałem. Dla osób, które były po prostu cały czas na bieżąco z grupą i z... poinformowane co do tego, jak sprawa wygląda, tak? Wiadomo, że nie każdy jest na arenie, nie każdy ma do tego dostęp, dlatego też w filmach aktualizuję informacje i opowiadam, jak to wygląda. Ale jednak nie jestem w stanie robić tego na bieżąco. Czasami na darmowej grupie to robię, czasami na płatnej arenie. Po prostu jest mnie trochę w różnych miejscach, tak? Więc to już od Was zależy, na ile chcecie mieć dostęp do poszczególnych treści. I tak naprawdę gdy spojrzymy właśnie na dzień dzisiejszy, to powoli zbliżamy się w okolice tych wspomnianych wcześniej 26 800 dolarów. Brakuje nam 200 z haczykiem. I ten moment, gdzie ponownie przekroczylibyśmy właśnie ten dosyć opór, który był nie do przebicia, przynajmniej te 100 dolarów mogłoby zwiastować albo Potencjał na odpalenie shorta, jeżeli po prostu ta sytuacja miałaby miejsce tylko przez chwilę, albo obserwowanie tego, jeżeli to będzie kilka godzin, to ewentualnie podłączenie się pod trend. Bo jak widzicie, przez ostatnie tak naprawdę 2-3 dni te 26,5 tysiąca dolarów cały czas gdzieś tam. Lawirujemy wokoło tejże właśnie magicznej bariery, nie możemy się z niej wydostać. Na szczęście udało nam się odbić od tych wręcz przykrych poziomów poniżej 25 tysięcy dolarów. No, na rynku altcoinów, przy okazji wspomnę, nie jest zbyt miło. Niektóre z nich rzeczywiście jakieś takie odbicia. Mają i te kilkanaście czy na 30% są w stanie odzyskać na swojej wartości, ale co z tego, jeżeli wcześniej straciły po 50, tak? Od 50% kolejne 30 to już jest tylko 65, tak, więc to trzeba też rozgraniczyć, że te procenty nie działają tak zero-jedynkowo, jakby się wam wydawało na pierwszy rzut oka w głowach. Jeżeli coś spadnie o 50%, to musi wzrosnąć aż o 100%, żeby tą inicjalną wartość uzyskać, tą wartość bazową sprzed, przykładowo kilku dni. Więc tak to niestety działa i przez to wiele osób nie do końca rozumie jak tymi inwestycjami powinno zarządzać się lub w ogóle jak podchodzić do tematu, jeżeli chodzi o inwestycje w altcoiny. Ja nagrywałem też taki film w prawym górnym rogu, go teraz macie, kilka dni temu o tym, co ja robię na rynku, jeżeli chodzi o zakupy pod hosse, jeżeli chodzi o te takie poszczególne zagrania na mniejszych coinach, jak to wygląda z mojej perspektywy, więc o tym nie będę za dużo dzisiaj opowiadał, ale przejdźmy właśnie do tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sytuację na arbitrum. On otrzyma się dosyć nieźle. W chwili obecnej jego cena oscyluje w okolicach 1 dolara, okrągłego 1 dolara i tak naprawdę jest to bardzo kluczowy moment dla tej kryptowaluty, z uwagi na to, że zaliczyła ona spore spadki ostatnimi czasy, bo tego all time high na poziomie dolara 80 padła w okolice 90 centów, więc powiedzmy właśnie o te 50% na wartości straciła. I żeby wrócić do all time high, to jest elementarny, wręcz książkowy przykład tego, co przed chwilą powiedziałem, musimy wzrosnąć o prawie 100%. I tutaj pojawia się takie pytanie w głowie, czy a. grać longa, czy czy zapakować się na spot i po prostu oczekiwać tego, co nadejdzie. Bo trzeba pamiętać, że ten projekt nie posiada dużej ilości backholderów, czyli osób, które wiecie, rutynowo będą te tokeny zrzucać. Tym samym nie ma komu tak naprawdę tej ceny bardzo mocno dampować, co zresztą w ostatnich dniach widać. Te spadki nie były aż tak dotkliwe bo jednak ten te momentum spadkowe trochę się wyczerpało na poziomie dolara 15 i ten kolejny drop bitcoina nie zaprowadził nas aż w tak dziwne rejony, powiedzmy, jak takie przykładowo SUI, tak? które gdzieś tam, co by nie było, cały czas szuka swojej wyceny i po prostu, zaraz je wam gdzieś tutaj znajdę, i cały czas... o wiecie, z tych poziomów jednego dolara z haczykiem bardzo szybko w ciągu ostatnich dni spadło na poziomie 60 centów dosłownie i ta jego wartość przepołowiła się wręcz w ciągu zaledwie kilku dni, tak? Więc jeżeli chodzi o takie projekty, które są trochę trwalsze, dłużej już na tym rynku, bo Arbitrum powiedzmy, że jest na rynku trochę dłużej niż Arbitrum, dalej to jest dzieciak, dalej gdzieś tam to wszystko się kształtuje, ale jednak można to o nim powiedzieć, to po prostu one mają już taką większą tolerancję na tą zmienność i nie są aż tak dotknięte, szczególnie też, że kapitalizacja Arbitrum jest znacznie wyższa niż tego SUI. No i jakie ja mam przemyślenia dotyczące tego projektu, czy go akumuluję? To pewnie wiecie, jeżeli oglądaliście film z altcoinami, że ja dosłownie tam kilka, kilkanaście procent swojego portfolio w chwili obecnej poświęcam na zakup altcoinów, które potem będę rzeczywiście trzymał długoterminowo. Raczej będę to robił dopiero w przyszłości. Ja generalnie większość swojego portfolio mam w chwili obecnej w Bitcoinie, w Ethereum. Może jest dosyć nudno, odbijam to sobie tym, że wykonuję kilkanaście, dwadzieścia parę tradeów w ciągu miesiąca. Częściowo o własne przemyślenia, a częściowo o przemyślenia traderów, z którymi współpracuję, rozgrywam to wszystko i które są zresztą te zagrania dostępne na arenie tradingu, tak? I rzeczywiście nie jestem w stanie samemu, i też nie podchodzę do tego tak egoistycznie, że, och, że nie jestem w stanie samemu wszystkiego przeanalizować i posiąść wiedzy wszystkich narodów, bo nie jest to możliwe jako poszczególna, pojedyncza jednostka, tak? Lepiej się gdzieś tam otaczać tymi osobami, które wiedzą, co robią i które z różnych stron są w stanie mi zaszerwować ciekawe informacje, na bazie których stworzę sobie w głowie. Różne scenariusze, zagrania, które później zamierzam rozgrywać, tak jak robię to dotychczas. No i rzeczywiście, przygotowałem dzisiaj dla Was taki krótki wpis, właśnie dotyczący tego arbitrum i tego, jak ta sytuacja wygląda, bo jest taki raport Nansen który mówi, że ta aktywność na sieci Arbitrum się ustabilizowała, tak? Szczególnie, że ta stabilizacja jest na poziomie wyższym niż przed Airdropem, czyli te wszystkie zarzuty, tak, że ludzie korzystali z sieci tylko po to, aby otrzymać darmowe tokeny, są raczej bezpodstawne. Ten ekosystem wciąż żyje, aktywność rośnie, czyli jest bardzo dobrym zwiastunem. Jeżeli chodzi o liczbę aktywnych użytkowników, to co ciekawe, zbliża się ona już do liczby aktywnych użytkowników sieci Ethereum, więc idąc dalej. Tutaj według tego raportu te osoby, które odebrały airdropa od Arbitrum to tylko 5% aktywnych użytkowników sieci, czyli 19, 20, 95% cały czas jest gdzieś tam użytkownikami, które po prostu, którzy są tutaj z uwagi na technologię, z uwagi na funkcjonalności i gdzieś tam szkiele taki operacyjny, jaki Arbitrum jako blockchain dostarcza, a nie tylko i wyłącznie dla zrzutu, Pieniędzy, czy z tego marketingu, tak? Więc jeżeli nadejdzie na, kilka ciekawych jeszcze takich, powiedzmy, eventów, które rzeczywiście ustabilizują cenę tego arbitrum, to wydaje się, że przy odpowiedniej gdzieś tam. Yy, roku, że tak powiem, na rynku kryptowalut i wycenie Bitcoina na poziomach powyżej 25 tysięcy dolarów, czy gdzieś tam takiej sytuacji neutralnej w chwili obecnej, gdzie byśmy znajdowali się w randzie od 25 do 30, to to arbitrum może te poziomy dolara kilkudziesiąt centów, dolara na przykład 75 centów odzyskać i to dosyć żwawo, dosyć naprawdę prędko. Dlatego też ja ten projekt troszeczkę akumuluję i zamierzam dalej to robić na tych poziomach, które są teraz. Jeżeli spadłbym dalej, to po prostu będę to robił. Zakupy na poziomie. Dolara, i potem o każde 50 centów schodzenie w dół, czyli nie rzucanie się od razu na pałę na siłę, tylko sobie kupowanie z 20% portfolio na poczet tego zagrania. Potem kolejne 20%. No i jeżeli dojdziemy do tych 50 centów, pieniądze nam się wyczerpią, czy do 60 centów, i wtedy rzeczywiście będziemy już zdani tylko na siebie. Średnia cena zakupu to będzie 80 centów. A jeżeli cena nam ucieknie od dolara, to trudno. Jesteśmy za 20% zapakowani. Tak czy siak, zarobimy coś, ale nie tyle, ile chcieliśmy. Win, win Tutaj jest fajna grafika, która obrazuje jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie najbardziej trendujące coiny z ostatnich dni na poszczególnych rankingach. I przykładowo na CoinMarketCap jest to Shiba, Aptos czy Polkadot. Na CoinGeeko są to coiny trochę mniej znane, których tickery macie właśnie pokazane na ekranie, o dużo mniejszych wolumenach, czyli widać, że to końgiko jednak agreguje sporo projektów, takich dosyć z zakamarków tego kryptowalutowego świata, można powiedzieć, że z podziemia, więc są poszczególne osoby, które się cały czas tym interesują, widać, że kupują te coiny na potęgę, ale jednak czy to je zaprowadzi do czegoś dobrego? Niekoniecznie. Obecne stadium rynku jest na tyle nieprzewidywalne i na tyle po prostu niepoukładane strukturowo, że raczej unikałbym akwizycji coinów, które po prostu nie mają jeszcze takiej, wiecie, świetl świetlanej przyszłości przed sobą, nie mają wielu zaplanowanych eventów. I przy okazji, jak też chcecie tradować właśnie kryptowalutami yy, i wiecie, chcecie sobie kupić, nie wiem, jakieś właśnie coiny, altcoiny, Matika czy cokolwiek innego to rzeczywiście według mnie bardzo ważne jest to, żeby tradować na giełdzie, która ma prowizję no faktycznie najmniejszą, tak? I ja wiem, że tutaj się może wydawać, dobra, dobra, to Marek sobie opowiadasz, ale wiadomo, że każda giełda ma parę zer po przecinku, jeżeli chodzi o prowizję i tak naprawdę gdy zaczynamy grę na tej dźwigni, gdy rozgrywamy te trady, tak jak wiecie, tutaj robi to na przykład Mike czy jacyś inni traderzy, też wam to potem pokażę w różnych tabelkach, to tych tradów wykonuje się rzeczywiście nawet kilkaset czy tysiąc w skali roku, tak? Jeżeli na prowizji zaoszczędzimy nie wiem, 3 dolary na każdym z tych zagrań, to rzeczywiście możemy pokazać sobie, że ta nasza strategia jest po prostu objęta jakimś profitem. Jeżeli przykładowo tą samą strategię, która normalnie byłaby skuteczna, kultywowalibyśmy na jakiejś giełdzie, typu, nie wiem, kraken sobie na przykład ustawmy, tak? Jeżeli tą samą strategię, tak, kultywowalibyśmy na jakiejś giełdzie, na przykład na krakenie, tak, to mogłoby się okazać, że o, ja sobie to tutaj ustawię, że, o widzicie, mamy już minus 77 dolarów. Przy okazji robiąc tylko 100 tradeów a jeżeli zmienimy tą liczbę, na przykład o 1000 tradeów to w tej chwili mamy już minus 550 dolarów, bo ten procent się gdzieś tam nawarstwia, a na bajbicie jesteśmy 17 tysięcy dolarów na plusie, z uwagi na to, że te prowizje są dużo mniejsze. tak? Czyli rzeczywiście w skali roku, pomimo tego, że tego nie widać, to się gdzieś tam nawarstwia, no i warto zadbać o to, żeby jednak gdzieś tam te nasze portfolio no, wyglądało. Pozytywnie, a nie, że pomimo tego, że mamy dobre intencje, dobrze, dobrze robimy te zagrania, mamy dobre pomysły, to że tracimy, bo to w ogóle jest bez sensu. Tak więc, jak widzicie, na takim ByBicie jest 0,025, na przykład na Binance też byśmy byli o tylko 5000 dolarów na plusie, czyli 12 tysięcy dolarów różnicy, a na tym Krakenie bylibyśmy tych dolarów na minusie 550. Tak czyli ten wybór giełdy ma znaczenie. Jeżeli chcecie, to sobie załóżcie konto z linku na ByBicie z mojego gdzieś tam polecenia. Ja oczywiście też na tym zyskam, ale nie tylko, bo Wy macie również tutaj 10% dożywotniego cashbacku. To jest kluczowe, bo to oprócz tego, że te prowizje są bazowo mniejsze, to jeszcze pokazuje, że te 10% możecie sobie gdzieś tam wyłuskać i to jest kolejne przy wypadku tej strategii 1700 dolarów rocznie, e, zakładając win rate na poziomie 60% i gdzieś tam 1000 dolarów na każdy trade, tak? czyli gdzieś tam obrócenie miliony dolarów, no to wydaje mi się, że warto z tego skorzystać i nie tylko tak, że wiecie, zapraszam na giełdę, naganiam, ale po prostu z tego no, sprawdzić, jak to wygląda we własnym zakresie, bo ja korzystam z giełdy, na której te prowizje są małe i wam również polecam robić tak samo. Żeby tego było mało, to każde 100 osób danego miesiąca są jeszcze miejsca, dostaje airdrop na 20 dolarów od Bybita. Co trzeba zrobić, to po założeniu konta z linka po prostu wpłacić sobie 100 dolarów. Tak, to jest taki wymóg bazowy, co pokazuje giełdzie, że jesteście aktywni, że nie przyszliście tylko po nagrodę i wtedy możecie, możecie to odebrać. No i gdyby tego było mało, to jako wisienka na torcie wam pokażę, to Dodaję wczoraj taki film właśnie z biura Bybita w Dubaju i tutaj tam pokazuje, wiecie, jak te biura wyglądają, rozmawiam z Hashemem, czyli z osobą, która tutaj jest odpowiedzialna. Za za oprowadzanie gdzieś tam jakichś kolców, youtuberów, traderów, VIP-ów pod tym ich biurze, umożliwienie pracy. I dogadałem, że 50 osób dostanie koszulki Bybita. Gdzieś tam one są teraz o, znajdę. Pokazane może będą na ekranie, a może nie. No, zresztą nieważne, były w tej szafie, więc jeżeli chcecie, to sobie załóżcie to konto, wtedy piszecie do mnie na Telegrama. Marek Steeler, wysyłacie mi wiadomość swoje UID. Ja Wam wysyłam tą koszulkę. Oprócz tego dostajecie bonusy, więc jest to dobry moment po prostu, żeby sobie konto na Bybit założyć. Przejdźmy teraz bezpośrednio do kilku danych onczyń, które według mnie pokazują dosyć pozytywne, notabene, zwiastuny na rynku. Tutaj macie pokazane ilość adresów, które nieustannie kumulują bitcoin. Tak? Są to adresy, które mają minimum dwie transakcje przychodzące i nigdy, co ważne podkreślenia, nigdy nie wydały swoich środków z tego portfela. Tak? Czyli jak widzicie, odkąd ten bitcoin zaczął spadać na cenie i odkąd zaczął kosztować 36-40 tysięcy dolarów i mniej. Ta szpila wręcz osób, które zaczęły akumulować bitcoina, naprawdę była no, nieosiągalna wcześniej, jeżeli chodzi o poziomy. W zaledwie powiedzmy 15-16 miesięcy ilość tych adresów z 580 tysięcy zwiększyła się do 820 tysięcy, a wcześniej, żeby takie gdzieś tam, nie wiem, 300 tysięcy adresów więcej się zgromadziło, czy 250 tysięcy adresów, to zobaczcie, tutaj było potrzeba no. 6 lat, praktycznie, czy 5 lat, żeby taka sytuacja miała miejsce. tak? Więc pomimo spadków na rynku, pomimo tego, że ta aura jest raczej negatywna, widzimy, że sporo osób cały czas akumuluje tego bitcoina. Jak sobie przybliżymy, to widzimy, że ta linia w końcu się przecięła. Tak? Jak widzicie, w zeszłym roku, właśnie w czerwcu, czyli powiedzmy rok temu, równo na poziomie 650 tysięcy adresów ta wstęga się przecięła, czyli w momencie, gdy bitcoin kosztował 20 tysięcy dolarów, ten spaj był na tyle duży, że w końcu gdzieś tam to wszystko już na dobre po prostu powróciło na taki tor pozytywny i nigdy nie było podobnego przecięcia już w drugą stronę, tak? Czyli powiedzmy, gdy ten Bitcoin jest w okolicach 17-20 paru tysięcy dolarów, 30 tysięcy dolarów, to jest bardzo duża liczba chętnych osób, co najważniejsze nowych osób, które chcą go akumulować i pomimo tego, że się wydaje, że wiecie, na rynku nikogo nie ma, że wieje nudą, to jednak sporo osób na świecie docenia te szanse, docenia tę możliwość. Jestem pewien praktycznie, że prędzej czy później to się im odpłaci z nawiązką. Kolejny wykres na Glassnode, zresztą dosyć niedostępny dla większości osób, bo to jest ten tier 3, tak? Ta subskrypcja kosztuje około 10 tysięcy dolarów rocznie. Ja ją w chwili obecnej mam, jako ekipa z niej korzystamy. Ten wykres pokazuje, jaka, jaki jest wolumen przesłanych bitcoinów od long-term holderów, tak? Czyli od osób, które trzymają bitcoina długoterminowo, na giełdy. Czyli bezpośrednio, zazwyczaj z założeniem takowym, żeby tego bitcoina po prostu płynić czy sprzedać. I takie największe wybicia były przykładowo w 2021 roku, właśnie w czerwcu, w momencie, gdy ten Bitcoin kosztował 30 parę tysięcy dolarów, spóźnione osoby po hoście sprzedawały go jeszcze, bo chciały dużo odzyskać, tak? Bardzo dużo ludzi sprzedawało go w 2017 roku, w momencie, gdy Bitcoin gdzieś tam kosztował 2700 dolarów, no bo kto mógł przewidzieć, że jeszcze zrobi razy 5. Jak widzicie, ci holderzy długoterminowi też się często mylą, co widzimy na wykresie. Oni sprze nie sprzedają największych ilości Bitcoina na górkach, e, na 19 tysiącach dolarów, czy później na 60 tysiącach. Były takie jednostki, ale to nie są aż Aż tak duże świece, tak? Najwięcej było wyprzedaży na poprzedniej hości na 6,5 tysiąca, na 3000 dolarów za bitcoina, a na ostatniej hoście na 30 tysiącach dolarów. No i trochę też było na 34, gdzieś tam na no 19, więc prawie nikt z tych największych holderów, gdzie wysyłali oni naprawdę dużo bitcoinów, bo na przykład tutaj wysłano jednego dnia 49 tysięcy sztuk i upłyniono je prawdopodobnie po 30 tysięcy dolarów, to mało który z nich na tyle dobrze przewidział rynek, żeby wyjść na samej górce. I do czego dążę? W chwili obecnej, jak sobie przybliżymy, to praktycznie jest na płasko, tak? Czyli począwszy od tych wycen na poziomie kwietniowych, tam na 28 tysiącach dolarów, na 26, 7, nikt nie ma w ogóle motywacji, żeby tego bitcoina sprzedawać. Sporo long term holderów Sprzedawało go na poziomie 28 tysięcy dolarów, ale w marcu, czyli po tych wzrostach, jak widzieli, że dużo więcej już tutaj nie uzyskamy, często też kupowali pewnie bitcoina właśnie po 16, po 20 tysięcy dolarów, bo long-term holder to jest taki, wedle tego wykresu, który ma jako w portfel więcej niż 155 dni, tak? No i gdzieś tam wysłał te środki na giełdę w przeciągu powiedzmy 10 dni po tej dacie, tak. Czyli rzeczywiście minimum pół roku jest taką walidacją dosyć, no może nie bardzo konkretną i nie bardzo precyzyjną, ale jednak dosyć wymierną. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o obroty na giełdach, o obroty przykładowo na Bajbicie, to gdzieś tam wyglądają one podobnie od ostatniego miesiąca, ale było kilka takich dni, gdzie przykładowo było tylko półtorej miliarda dolarów obrotu tylko w cudzysłowie, tak? To i tak są astronomiczne liczby, ale cały rynek kryptowalut, no gdzieś tam się ustabilizował. Ostatnie dwa tygodnie są gdzieś tam tradeowane przez rynek dosyć regularnie na poziomych, po, podobnych warunkach, na podobnych widełkach, począwszy od 20 miliardów do 40 miliardów dolarów obrotu dziennie. To jest oczywiście sumarycznie kwota obrotu na dźwigni na wszystkich możliwych giełdach, ale widzicie jak to jest zmienne. Były dni, na przykład 3 czerwca, gdzie było 9 miliardów obrotu, a zaraz po dwóch dniach było 41 miliardów tak? obrotu, tak? Czyli te giełdy też mają ten biznes taki dosyć nie do końca strukturalnie poukładany, bo jednego dnia mają, nie wiem, przychodu 5 milionów dolarów z prowizji, a drugiego mają przykładowo 20 milionów dolarów z prowizji. Ale w skali miesiąca to gdzieś tam jest policzalne, dlatego też można tych pracowników rozwijać e, biznes, tak? Gdzieś tam rozwijać i pracowników zatrudniać, przez co gdzieś tam dobrze to wygląda. Przechodzimy do informacji z rynku dotyczących gdzieś tam już adopcji, poszczególnych regulacji informacji branżowych. Mastercard pewnie pamiętacie, jak razem z Visa Jakiś czas temu wycofywali się wręcz z pośrednictwa w zakupie lub sprzedaży kryptowalut, i teraz ponownie wracają, powiedzmy, do gry. Jako Mastercard stwierdzili, że gdzieś tam powoli patrząc na różnego rodzaju regulacje i no, aplikując przy okazji jakieś tam trademarki, na różne rzeczy, nie będę Was zanudzał, zanudzał takimi technikaliami, po prostu powoli. Chcą umożliwić cał różnym sieciom, z którymi nawiązują współpracę, możliwość gdzieś tam zakupów i wypłat kryptowalut w ATM-ach, czyli w tych, wiecie, tam bankomatach i współpracuje między innymi z kilkoma właśnie no, platformami umożliwiającymi trading, jak właśnie Binance, Gemini czy Nexo, więc tak naprawdę powoli również wracają do świata NFT. Dobrze to słyszeć, bo to był dosyć spory cios dla branży, kiedy to właśnie słyszano, że ten Mastercard wycofuje się z dalszych operacji. Idąc dalej, pewnie znacie tę kryptowalutę o nazwie Bob i ostatnio Elon Musk zablokował czy tam zawiesił chwilowo konto tego Boba z uwagi na to, że wykrył w jakiejś taką formę spamu i nie wiedział, że jest to dosyć zaawansowana forma sztucznej inteligencji, jak na obecny stan social mediów, która bezpośrednio tłumaczy, co tam, wiecie, zdarzyło się pod postami. I tutaj macie na przykład jakiś przykład z internetu, widzicie go teraz chyba na ekranie, że ktoś tam wpisuje Explain this, Bob, i zaraz ma odpowiedź, o co chodzi na tym filmie, czy zdjęciu, czy o co tam komuś chodzi, tak? Więc rzeczywiście to konto zostało zawieszone, co pokazuje cały czas taką, wiecie, kruchość, powiedzmy, tych technologii AI i różnego rodzaju tworów, które są tworzone w oparciu o te narzędzia, ponieważ są one nie do końca takie, no, wykrywalne pozytywnie przez te boty, które gdzieś tam ten internet czeszą, w poszukiwaniu botów i jakichś tam struktur, które zagrażają sieci i utrzymaniu po prostu serwerów. tak? Do tego chwili obecnej to, to konto zostało gdzieś tam rzeczywiście na chwilę zastopowane, a wcześniej w 23 roku w kwietniu Elon Musk tam pisał, że kocha Boba coś tam coś tam, więc nawet no nie wiem do końca jak to się skończyło i czy on to zrobił świadomie, czy nie aż tak. I tak naprawdę widzicie to nawet jest na z profilu tam na zdjęciu w tle tego całego profilu. No i tak naprawdę teraz jest mała zadyma na tym profilu po pół miliona wyświetleń, żeby tego boma odbanować. No i zobaczymy, jak to się finalnie skończy. Czy support tego Twittera stwierdzi raz dobrze, że już nie banujemy tego wszystkiego, że Bob działa i że no, rzeczywiście nie stwarza większego pola do problematyki dla całej branży. Przy okazji mamy z takich informacji gdzieś tam ze stanów zjednoczonych dosyć niezłą odklejkę, tak? Bo jak widzicie na ekranie S&P 500 ma się dosyć dobrze, a krypto raczej gdzieś tam spada. Przez co ta korelacja nie jest zachowana tak jak wcześniej. Z reguły było tak, że jak te SMP 500 rosło to kryptowaluty również. No między innymi na pewno spoko jest to, że gdzieś tam cały czas te stopy procentowe no, są na dosyć wysokich poziomach to OK, ale gdzieś tam nie zamierza się podwyższać ich w dłuższym terminie. Co ciekawe, również ta inflacja na poziomie 4% i wzrost gdzieś tam sprzedaży w sektorze prywatnym wzrósł o 1,6%, więc to napędza gospodarkę, tak? Więc pod takim względem informacji pozytywnych płynących do nas ze świata to jest na pewno spokój dla kryptowalut. Tak samo fakt, że gdzieś tam ta stopa bezrobocia Utrzymuje się, o ile pamiętam, na poziomie teraz 3,8%, czy 3,6%. Wczoraj była troszeczkę mniejsza, ale dalej, dopóki jest poniżej 4%, to zwiastuje spoko, gdzieś tam rezultaty dla całej branży, ale jednak te regulacje krzyżują nam troszeczkę plany. Tak więc uważam, że w najbliższym terminie, w ciągu najbliższych kilku tygodni, jeżeli otrzymamy jeszcze kilka danych ze Stanów Zjednoczonych, będzie można dosyć śmiało, powoli wyznaczać kierunek na następny kwartał, na trzeci kwartał tego roku i gdzieś tam nawet myślę, że się pokuszę o jakieś tam stwierdzenia, do ilu według nie ten Bitcoin do tego września może dojść. Jest, powiedzmy, że gdzieś tam w zeszłym roku, w grudniu, czy tam w listopadzie, co do dołku się do końca nie myliłem, bo tam strzelałem te 15,5 tysiąca dolarów. Praktycznie było tyle samo, ale oczywiście ja nie, nie, nie jestem profesjonalnym traderem, analitykiem, są tylko moje przemyślenia. Jestem sobie zwykłym YouTuberem, tak? Przy okazji jeszcze napomnę, że w UK, w Wielkiej Brytanii rzeczywiście jest sporo debat dotyczących prawa a propos stablecoinów. Jest cały dokument, który ma tam 340 stron. Został on przedstawiony w czerwcu właśnie żeby między innymi tam wykorzystać jakieś korelacje z tym brexitem i bezpośrednio z sam systemem finansowym no w końcu wejść jakąś korelację jeżeli chodzi o poszczególne zawiłości tej branży kryptowalutowej i tak naprawdę jest sporo takich informacji, które są nie do końca jeszcze pewne. W ciągu najbliższych 12 miesięcy ma wejść w UK sporo po prostu nowych regulacji dla całego sektora branży kryptowalut i na pewno będzie zwiastować to dosiśnięcie śruby, no bo tak to trzeba nazwać. Będzie sporo firm, które będą musiały się dopasować do tego rynku i będzie sporo regulacji, które będą musiały być rozjaśnione przez różnego rodzaju prawników, bo jednak 340 stron to nie lada gradka, no ale jednak z drugiej strony wiecie, no jest to pewnego rodzaju propozycja, która ma ustrukturyzować to, co się dzieje ze tym i być może sprawić, że będą one chociaż o ciut bezpieczniejsze. Tak jak Wam obiecałem na początku filmu, wrzucam Wam też właśnie post od naszego tradera Piotka, drugiego tradera z Areny. On tam trzy miesiące temu zaczął taki challenge 1K, wyzwanie 1K, gdzie tysiące dolarów pokazuje krok po kroku wszystkie zagrania, jak to robi, co, co robi, jakie zagrania rozgrywa, żeby te pieniądze akumulować. I wiecie, na początku zaczynał się z tysiącem, była taka chwila, że prawie wrócił na ten moment. Potem, gdzieś tam krok po kroku, miesiąc po miesiącu, począwszy od marca, czyli po trzech miesiącach, udało mu się wykręcić 40% z tej kwoty. Szczególnie short na tomo, na którym wykręcił 450%, bardzo pomógł. Ostatnimi czasy były takie momenty, gdzie nie szło to mega, mega pomyśli, ale chcemy pokazać tym challenge, że rzeczywiście rozgrywając 20 pozycji, w ciągu miesiąca, tylko bardziej przemyślanych, nie na pałę, pilnując tych pozycji, rozgrywając na przykład jedną naraz, dwie naraz, trzy na raz, a nie tam wiecie, 15, da się na tym rynku coś ugrać. I dla wielu osób, które operują trochę większym kapitałem, nie wiem, 10 tysiącami dolarów, 50 tysiącami dolarów, takie 5-10% stabilne co miesiąc, oczywiście, przynajmniej na razie tak jest, jest czymś już dosyć łakomym, takim kąskiem, który gdzieś tam nawet można robić we własnym zakresie, jeżeli chodzi o trading, żeby takie kwoty osiągnąć, tak? No bo jednak trzymanie się tych takich elementarnych zasad, Pozwoliło gdzieś tam rzeczywiście kultywować tę dobrą strategię i finalnie dojść do takich poziomów. Tutaj kwota mogłaby być jakakolwiek, można by było wstawić 10 tysięcy dolarów na start i mieć teraz 14 tysięcy dolarów, więc to już tam każdy niech sobie dopasuje we własnym zakresie. To jest duplikowalne, bo to jest czysta matematyka, tak? I Piotrek właśnie rozgrywa na arenie tradingu takie rzeczy codziennie. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć, to teraz otwieramy właśnie trzeci nabór, można się umówić poprzez kalendry na rozmowę. Dostajecie taką, wiecie, najpierw wypełniacie ankietę, tam 9 pytań prostych, jak to wygląda własna rynku kryptowalu jaki jest wasz e-mail, tam telegram, bez danych wrażliwych, czemu chcecie dołączyć do areny, bo na przykład wpisujecie, nie wiem, potrzebuje pomocy z tradingiem, albo e, informacja a propos tego, co się dzieje na rynku, jakie tam macie portfolio, i tak dalej. Przeklikujecie sobie, to trwa 2-3 minutki, pis piszecie parę zdań, no i bezpośrednio przesyłacie ankietę. Wtedy wyświetla wam się konto na telegramie, do którego piszecie wiadomość, że cześć, chcecie mówić na rozmowę, i wtedy odezw odezwie się do Was osoba, która wam wytłumaczy na tym kolu na kolendlij, jak wam wyjecie do niego terminarz, jak to wygląda od środka, czego się możecie spodziewać. Na arenie rzeczywiście jest najwięcej po prostu różnego rodzaju sekcji i wartości, które gdzieś tam na bazie tych ostatnich dwóch i pół roku doświadczenia jeżeli chodzi o kreację materiałów i firmy wręcz w branży kryptowalut sobie wykształciłem współpracujemy obecnie z 12 osobami, z analitykami, z traderami, z osobami od onchain'a, z doradcami podatkowymi, z osobami od integracji, gdzieś tam, które organizujemy regularnie po Polsce. Zresztą tutaj macie fotki właśnie teraz z integracji właśnie areny, które miały miejsce dwa tygodnie temu. To był chyba Kraków, tutaj mieliśmy integrację gdzieś tam w we Wrocławiu czy w Gdańsku, w Poznaniu przepraszam, to w Sheraton był w Poznaniu, też były różnego rodzaju prezenty, można było porozmawiać. O, tutaj Łukasz sobie winko z naszymi kolegami z areny, więc rzeczywiście było ciekawie. No, było sporo osób, takie grono kameralne, wiecie, w każdym miejscu paręnaście, parędziesiąt osób, a jeżeli ktoś chciałby do takiej grupy dołączyć, mieć też możliwość właśnie tych spotkań. Tu było bardzo fajnie w Gdańsku, bo gdzieś tam na 34 chyba, piętrze mieliśmy spotkanie, tym samym rzeczywiście fajnie było się w końcu poznać, porozmawiać i o tym tradingu też w życiu realnym pogadać. Tak? Mamy też taki plan teraz, że będziemy tworzyć miejsce w którym będziemy zapraszać osoby z areny tradingu na wspólny taki, no, trading dosłownie, jakiś taki mentoring, i gdzie na żywo będzie można porozmawiać razem z osobami, które z nami współpracują, pogadać o swoich problemach. Wiecie, czy to przed kamerą, czy nie, to już jest kwestia dowolna. Po prostu będzie taki hub, gdzie jako takie miejsce dosyć innowacyjne będzie można takie rzeczy gdzieś tam razem porobić. No, więc tak naprawdę nie chcę przynudzać. Macie tu pokazane, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to w opisie pod tym filmem jest bezpośrednio link do zapisania się na ankietę. Przeklikuję sobie ją, zapisujecie się wtedy na rozmowę, to do niczego nie zobowiązuje, będziecie chcieli, to dołączycie, nie, to nie, wytłumaczymy Wam wszystko na rozmowie i tyle. Więc w tym filmie ja się z Wami też słuchajcie, żegnam. Pamiętajcie również, że link do tego babyta jest w opisie pod tym filmem, więc no, trzymajcie się, na razie, cześć.